było znowu z tym kierunkiem? Kręci się wiatr. W tej chwili akurat wieje północ. Kierownik 34 wylądował. A to są dane osobowe. O. Teraz nie dane, bo sam je udostępniasz, twoja korespondencja. To nie jest, to jest korespondencja. Znalazłem to na poczcie, ona, leżało przed nie, skrzynką. Ona jeszcze nie została włączona do obiegu pocztowego. Jeszcze moment, dobrze? Rewers. O, przepraszam, tak. Wygląda rewers. I zaraz będziemy przestawiać pierwszą dzisiaj. Te widokówki za 10 lat z miliona będą kosztować. Milion to mało powiedzieć. Ile to? Ta karteczka złotówkę. Plus znaczek. Plus znaczek. No. Zwykły ewentualnie priorytet. Ale jeszcze jest. Kręci troszkę z jaki jest czerny. Ale mi stoi! Stanął mi! Dobre ujęcie! Wychodzi naprzeciwko oczekiwaniom klientów. Zgłosił się do nas prezes Krasnostawskiego Stowarzyszenia Paralotniowego z pomysłem zorganizowania pierwszej takiej poczty paralotniowej w Polsce. Oczywiście Poczta Polska podchwyciła ten pomysł i widzicie Państwo... Dobrze, i widzicie Państwo, jak duże zainteresowanie jest taką pocztą socjalną. Poczta Polska wydała z tej okazji kartę pocztową, wydała datownik, który jest podany przez 28 dni. Dosyć duże zainteresowanie jest filatelistów z kraju, ale muszę powiedzieć jako ciekawostkę, że nie tylko, również filatelistów z zagranicy i bardzo dużo korespondencji z zagranicy. Drodzy Państwo, dla filatelistów każde jedno wydarzenie, które jest zorganizowane przez Pocztę Polską, jest jednocześnie udokumentowane wydaniem kartki i datownika, ma niesamowite znaczenie. Datownik to jest taka pieczątka, na której jest data, urząd i opis wydarzenia, z okazji którego powstaje datownik. I to ma dla filatelistów wartość taką materialną, ile dla filatelistów ma to znaczenie kolekcjonerskie. Ktoś, kto się pasjonuje tym sportem, czy tym czy innym sportem, jest niesamowicie zadowolony z faktu posiadania. Koszty i kwestie finansowe jak gdyby są inne, wchodzą na inny plan, ale to oczywiście też jest ważne. Dzięki, proszę się przysiąść. Dziękuję bardzo, Anna Prymus, Regionalny Porty na Polskę. Dziękuję.
Gdzie lecisz? Hełm. Do Hełma? Jakbyś zabłądził, to się zapytasz kogoś. Lecicie, lecicie. Dobra. Jak słychać? Teraz na topku. Masz radio zgłośnione? Zgłośnione masz? Zgłośnione. Bo cicho cię słychać. Bo ja mam tak. Dobrze, słuchaj, słabo słychać. Pierwsza poczta paralotniowa! Nie zajęliście. Zrobiliście? Zrobiliśmy. Udało się. Zostało grona do Luka. Nie ma. Przyszedł teściu i kurde nawet piwa nie ma. Tak. No, pierwszy lot na chmielotach. Znowu każdemu indywidualnie nie mogę dogodzić, bo to się nie ma. To jest to. Będziemy ten w Radiu Maryja. Ty, ale te radio to ma takiego normalnego ryja, czy taki pysk, czy buzie? Pozdrawiamy Józia z Przemyśla. Tak. Niech żałuje ten, co nie przyjechał. Tak. Cześć, widział ktoś prąd? A, no. To tak ma być? Dobra. Słuchaj, nie. Przejdę się. Wtedy go znalazłem, że. O ja leci do mnie. Dzień dobry. Wojska radzieckie przedziały na piwo.
tam na Mara? Nie, 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 mi mówi, że za dużo mi bierze oleju. Ale ja myślę, że on trenował w snach. Piwo za karę! Tomeczku, to dla ciebie. Wody mu dajcie! Krasnoznawskie wody mu dajcie! Jak to na takich ceremoniach zawsze bywa, chciałem podziękować mojemu dziadkowi, babci, mamusi, żonie, sponsorom. I mecenasowi i KSP za zorganizowanie imprezy. Wielkie dzięki. Dziękujemy. Pierwsze miejsce, egzekwo. 91 i 61 numer. Marek Furtak i Grzegorz Misiak. Zapraszamy. Ja wiem, że ty zrobiłeś 700 km, żeby przyjechać i wygrać. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Pareczku? Ale on jest to nic, ale też wam nieźle wyszło. Wyście zgasili silnik, on nie. Gratuluję. Proszę bardzo. Ostatnie, ostatnie. 13. Radio. Jak to komu wychodzi? Remont znowu temu. I żeby remont nie robić, to rodzina jest obywateli i każdy jest. Przecież po to przyjeżdżacie, żeby odpocząć. Pytaj się, ile będzie na ja odpoczywam. Rano, kurde, idziemy rano, rura w niebo. Idziemy rano. Proszę. Aki. No bo wy myślicie, z tego, że